dzień dobry moi drodzy. Lipiec i sierpień to jest czas, na który w moim ogrodzie czekam najbardziej. Dlaczego? Bo wtedy zakwita większość bylin, większość krzewów w moim ogrodzie. A czekam na to dlatego, że często jest tak, że wsadzam rośliny i czekam na efekt końcowy, na to połączenie, na tą kompozycję. I właśnie w lipcu i w sierpniu te kompozycje się w pełni ujawniają. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy temu, jakie najlepsze kompozycje do naturalnego ogrodu stworzyłem u siebie. Połączenie, bez którego właściwie nie wyobrażam sobie mojego ogrodu, to jest połączenie, które wypróbowałem już drugi rok. Mamy tutaj trzy rośliny. Uwielbianą przez wszystkich trawę, ostnicę cieniutką, stipę, zobaczcie. Czosnek główkowaty, który kwitnie najpóźniej właściwie z wszystkich ozdobnych czosnków, ale za to też bardzo długo kwitnie i później świetnie wygląda, taki zasuszony. No i królowo letnich rabat, jaką jest werbena patagońska. I teraz powiem, dlaczego ta kompozycja jest dla mnie naprawdę taką kompozycją, która musi być u mnie w ogrodzie. Tworzę taki naturalny ogród. Staram się komponować te rośliny faktycznie w naturalny sposób. Oczywiście one często tam, gdzie rosną, nie rosną razem ze sobą, ale u mnie w ogrodzie tworzą właśnie taką kompozycję. I w przypadku tego przykładu, ostnica, czosnek i werbena patagońska, wygląda to w ten sposób. Właściwie na samym początku sezonu nie mamy nic. Ostnica jest ścięta, czosnków jeszcze nie ma, albo są bardzo cieniutkie, bo czasami wypuszczają bardzo wcześnie, a werbeny patagońskiej nie ma w ogóle. I wtedy pojawia się taka świeża zieleń od ostnicy i delikatne czosneczki. To wszystko rośnie. W momencie, kiedy stipa jest już dość duża, czosnków już nie widać, a jeszcze nie widać werbeny patagońskiej. Po czym po jednym miesiącu okazuje się, że proporcje się zmieniają. Werbena patagońska wystrzela do góry, czosnki wystrzelają do góry, a stipa tworzy taką piękną powłokę najniżej całej tej kompozycji. Zmiana tej kompozycji powoduje, że uśmiecham się sam do siebie, że mogę mieć takie piękne rośliny w swoim ogrodzie. Moi drodzy, ostnica cieniutka jest tak fantastyczną rośliną, która zmienia się w ciągu sezonu, że postanowiłem umieścić ją również w drugiej kompozycji, którą chcę Wam polecić. Jest to kompozycja składająca się ze stipy, z jeżówki purpurowej w tym przypadku i z tej rośliny, która jest z tyłu za mną, czyli z gaury. O wszystkich tych roślinach opowiadałem już w niektórych filmach na kanale, więc jeśli chcecie więcej informacji, to koniecznie zobaczcie w opisie. Tam jest na przykład film o jeżówkach i jak się z nimi postępować, żeby były takie piękne. Zobaczcie, jak w tym roku wyrosły mi te jeżówki. One dopiero zaczynają kwitnąć, ale no, są już bardzo wysokie. Sięgają mi właściwie tu ponad pas. Natomiast gaura, która jest generalnie niższą rośliną, zobaczcie, ona już właściwie ma 1,70 m w niektórych przypadkach, a jeszcze będzie rosła, więc to jest kompozycja, w której nie ma takiej różnicy wysokości jak w tej poprzedniej, gdzie czosnki były po środku, gdzie werbena była wyżej. Tutaj mamy ewidentnie to, co jest w dole, no i to, co góruje, czyli duży, piękny kwiat w postaci jeżówki, która kwitnie bardzo, bardzo, bardzo długo i gaura, która jest taką subtelną, romantyczną, delikatną, również kwitnącą bardzo, bardzo długo rośliną. No i w dole oczywiście stipa. To wszystko złożone ze sobą daje naprawdę niesamowity efekt, a najważniejsze, że ten efekt daje bardzo, bardzo, bardzo długo, bo przynajmniej przez 3 miesiące w roku jest taki efekt. Później jeżówki zaczynają przekwitać i robią się w tej jesiennej formie. Gaura kwitnie bardzo długo, więc również te 3 miesiące fantastycznie wygląda. Moi drodzy, przyprowadziłem Was do takiej najświeższej rabaty w moim ogrodzie. W którymś z filmów jesienią opowiadałem, że będę robił zmiany i między innymi to jest jedna z tych zmian, ale chciałem Wam pokazać połączenie roślinne, które tutaj zastosowałem. Słuchajcie, tu są rośliny, które są roślinami jednorocznymi, które są bylinami i które są roślinami dwuletnimi. Tak, i one stanowią właściwie główny trzon
tej rabaty. Rabata stworzona jest w taki sposób, żeby była zupełnie pozostawiona sobie. Nie podpieram roślin, rośliny jak się przewrócą, jak się pokładają, to tak sobie właśnie zostają. Chciałem właśnie taki skrawek, żeby zobaczyć, jak rośliny zachowują się i żeby one odzwierciedlały taki naprawdę naturalny kawałek ogrodu, w którym się właściwie nic nie robi. Oczywiście skłamałbym, mówiąc, że tu się nic nie robi, ponieważ pieli się tu troszkę zielsko, a tak paradoksalnie to na tej rabacie, z racji tego, że z tyłu jest werbena patagońska od wielu lat, największym chwastem jest werbena patagońska, której nie możemy się tutaj z tej rabaty pozbyć, ponieważ cały czas kiełkuje, mimo tego, że jest środek lata, ona cały czas wyrasta i cały czas kiełkuje. Ale dość tego opowiadania, skupmy się na tych trzech podstawowych roślinach tworzących tą właśnie kompozycję w ogrodzie. Bazę w tej rabacie stanowi lwia paszcza, którą wspólnie sialiśmy w lutym lub w marcu, już nie pamiętam, ale na pewno możecie sprawdzić to na kanale w którymś z filmów. Lwia paszcza, która była później przesadzona na tą rabatę i zostawiona sama tutaj bez niczego, bez żadnych podpórek. Normalnie fajnie jest podpierać lwią paszczę, bo ona się bardzo pokłada, ale mnie chodziło właśnie o ten efekt, że chciałem sprawdzić na tym kawałku, jak to będzie wyglądać tak naprawdę, jeżeli to lwia paszcza będzie rosła tak położona w jedną, w drugą, w trzecią stronę. I tutaj stanowi bazę właśnie ta lwia paszcza. Jest tu jej, nie wiem, 10 sadzonek, rozrosły się bardzo i stanowią taką środkową część, przez to, że się położyły, środkową część całej tej rabaty. Górną część rabaty stanowi jedna z takich roślin, która pojawiła się niedawno w moim ogrodzie, a którą oczywiście znam od wielu lat. Jest to liatra kłosowa, tutaj w tym klasycznym fioletowym kolorze. Jak ktoś nie zna liatry, to taka ciekawostka. Liatra, zauważcie, kwitnie od góry do dołu kłosu. Nie tak jak na przykład lwia paszcza i tak jak wszystkie inne rośliny właściwie od dołu się rozwijają do góry, ona kwitnie odwrotnie, tworząc taką maczugę na samym początku, a później ta część, która jest przekwitnięta u góry, jest trochę brzydsza i kłos się rozwija w dół. Ciekawa roślina bardzo, a na dodatek tutaj daje nam taką masywną podstawę, wysokie, piękne, pionowe i trochę przekrzywiające się również linie i super wygląda kolorystycznie na tej rabacie. Trzecia roślina, która znajduje się na tej rabacie i jest jej w ilości większej, w liczbie większej tak naprawdę, to jest heliotrop, który jest rośliną jednoroczną u nas i który będzie się rozrastał i rozrastał właściwie do pierwszych przymrozków. Im później lato, tym będzie większy i będzie zajmował większą powierzchnię. I on tutaj taki ciemny kolor, głęboko gdzieś osadzony i tak faktycznie super osadza tą rabatę. Oczywiście na tej rabacie są jeszcze dwie przynajmniej inne rośliny. Mamy argerantemum. Zobaczcie margerytkę, taką jasno-różową, która im ją więcej przycinacie, tym więcej będzie kwitła, ale ona stanowi tylko gdzieś tam takie punktowe elementy. No i tak dla próby wrzuciłem w tym roku czosnka główkowa tego, tylko on był taki bardzo mizerny, malutkie te cebulki i zobaczcie, fajnie wygląda, bo daje faktycznie małą tą formę, gdzieś tam się pojawia. I to jest taka moja rabata numer 3, taka zupełnie naturalna, nieułożona, rozczochrana. Naprawdę bardzo jestem zadowolony z tej rabaty. Dajcie znać, którą z tych trzech propozycji lubicie najbardziej. Czy jest to propozycja, gdzie mamy stipę, czosnek i werbenę? Czy jest to propozycja z jeżówką, z gaurą i ze stipą? Czy jest to ten taki zupełny miks roślin jednorocznych, bylin i dwuletnich? Koniecznie dajcie znać, która z tych propozycji podoba Wam się najbardziej. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, o włączeniu dzwoneczka. Czekam na Wasze komentarze i kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.